Witam Państwa, nazywam się Jarosław Juć, jestem właścicielem firmy komputerowej w Lubartowie. Chciałbym Państwu pomóc przy wyborze gry dla dziecka. Taki wybór takiej gry często jest bardzo dużym kłopotem dla Państwa i poza poradą sprzedawcy ktoś pomyślał właśnie o rodzicach, którzy nie mogą dobrać odpowiedniej gry dla swoich dzieci, czy nawet dla kogoś znajomego w prezencie. Istnieje taka organizacja ogólnoeuropejska, która stworzyła ogólnoeuropejski system informacji o grach. Jest to tak zwany, czy reklamowany nawet w telewizji, skrót PEGI. I są to takie obrazkowe oznaczenia umieszczone na wszystkich grach dostępnych w sprzedaży, po których można po prostu stwierdzić, czy ta gra nadaje się dla naszego dziecka, czy możemy ją wykluczyć z zakupu. Chciałbym Państwu właśnie pomóc w wyborze gry, omawiając niektóre obrazki, oznaczenia gier, dlatego że nie są one opisane na grach i to jest często bardzo duży problem. Tak wyglądają właśnie oznaczenia systemu klasyfikacji informacji o grach, systemu PEGI. I każde z tych oznaczeń sugeruje nam, jaki jest ten produkt, jaka jest ta gra, którą chcemy zakupić. Pierwsze oznaczenie, 3+, ten znak podpowiada nam, że jest to gra przeznaczona dla osób w każdej grupie wiekowej. I przeważnie jest ona zaznaczona na grach, które nie zawierają żadnej przemocy, brzydkich słów. Jest to gra bezpieczna nawet dla najmłodszych użytkowników komputera. Następnie przy poszczególnych grupach wiekowych mogą pojawić się dodatkowe oznaczenia. Gra przeznaczona dla grupy wiekowej od lat 7 ze względu chociażby na stopień trudności w obsłudze tej gry. Przy grach od lat 12, 16, 18 pojawia się coraz więcej dodatkowych oznaczeń. I te oznaczenia mają takie różne znaki, chociażby strzykawka nie oznacza, że to jest gra medyczna, tylko oznacza to, że w tej grze pokazywane jest zażywanie narkotyków lub jest wspomniane w tej grze właśnie o jakichś używkach czy narkotykach, czy chociażby palenie papierosów, czy jest to też wtedy oznaczone właśnie takim znaczkiem. Pająk, to wiadomo, że nie jest to jakaś tam gra zoologiczna, tylko jest to gra, która może wywołać strach. Więc jeżeli jest taka gra oznaczona mniejszym, jest przeznaczona dla młodszych użytkowników niż 18 lat, na przykład 16, od 12 może nie widziałem, ale jeżeli by było, to wiadomo, że taka gra może nasze dziecko przestraszyć, więc też możemy ewentualnie wykluczyć tą grę z zakupów. Takie gry są przeznaczone dla troszeczkę starszych użytkowników. Takie znaczki, małpka czy gwiazdka, nie jest to zachęta do czatowania, tylko jest to informacja o używaniu w grze brzydkich wyrazów, wulgaryzmów. Takie dwa kółka, bardzo uniwersalne oznaczenie, oznacza, że w grze są wykorzystane elementy seksu, nagość, więc też ta gra jest przeznaczona dla odpowiedniej grupy wiekowej. Wszystkie te znaczki można spotkać na przeróżnych grach. Na niektórych grach jest ich o wiele więcej niż tylko jeden. Na przykład tutaj jest jakaś gra, na której jest tych znaczków aż 4. Znaczek z taką kulą ziemską, czy kulą z komputerami oznacza, że do tej gry jest to gra również w sieci internetowej. Są niektóre gry, które wymagają połączenia z internetem, więc ktoś, kto nie ma internetu, będzie miał też problem z uruchomieniem takiej gry. Ta gra jest grą również internetową, zawiera wulgaryzmy, zawiera przemoc. Właśnie tutaj jeszcze nie pokazałem jednego obrazka. Jeżeli jest taka przekreślona pięść czy pięść z piorunem,
To znaczy, że gra zawiera przemoc. Czyli musimy wykonać w grze jakieś zadanie, uderzyć kogoś, nie wiem, może strzelić do kogoś z broni. To wtedy jest takie właśnie oznaczenie. Na innych grach, o tutaj na przykład, tak jak wspomniałem, jest gra przeznaczona już dla użytkowników w wieku od 7 lat, ale również zawiera przemoc, jest wymagane lub zalecane połączenie z internetem, aby można było grać w sieci. Jeszcze dodatkowy znaczek jest, nie występuje on w tej chwili na wielu grach, ale taki znaczek oznacza dyskryminację rasową, czy może jakiegoś innego typu. W każdym razie również możemy taką grę w zależności od grupy wiekowej dołączyć lub wykluczyć z naszych zakupów. Gra od 16 lat zawiera przemoc. Nie ma żadnych dodatkowych informacji, które mogłyby który ten system europejski informacji mógłby tutaj nam pomóc w wyborze. Gra od 12 lat, ale zawiera przemoc. No i przeważnie te gry, gdzie jest gra od 3 lat, czyli dla tych najmłodszych użytkowników, no przeważnie tutaj nie ma żadnych dodatkowych informacji, nie zawiera przemocy, nie ma wulgaryzmów, nie ma jakiejś informacji o używkach czy narkotykach, nie powoduje strachu. No takie gry będą najbezpieczniejsze dla każdej grupy wiekowej. Dzisiaj chciałem Państwu pokazać bardzo fajny gadżet, bardzo uważam profesjonalne urządzenie, które może być zarówno świetną zabawką edukacyjną, może być również prezentem pod choinkę, urządzeniem do zabawy, do pracy. Można pokazać dziecku świat od takiej strony, od której na co dzień naprawdę nie może go zobaczyć, no chyba że w telewizji. Natomiast jest to mikroskop, który można podłączyć do komputera, który ma specjalne podświetlanie diodami LED. Mikroskop, który potrafi powiększyć obraz od 50 do 200 razy, czyli 200-krotne powiększenie maksymalne jakiejś powierzchni, na której, którą chcemy dziecku pokazać, czy nawet samemu chcemy obejrzeć. Ja Państwu chciałem zademonstrować dzisiaj właśnie ten gadżet, chociażby nawet na tym opakowaniu. Podłączyłem ten gadżet do komputera. Komputer jest podłączony również do telewizora. Można chociażby w ten sposób pokazać dziecku, jak coś wygląda, samemu obejrzeć. Można na ekranie komputera, można to podłączyć do notebooka. Urządzenie jest wyposażone w sterowniki pod każdy system operacyjny. Ustawiam to na jakiejś powierzchni. O, może tutaj obejmę kawałek nalepki. Tak wygląda powierzchnia opakowania. Będę przesuwał może. O, tutaj jest brzeg nalepki od metkownicy. Widać każde uszkodzenia na przykład, które tak naprawdę wydają nam się, te uszkodzenia wydają nam się jakimiś tutaj zwykłymi takimi wcięciami czy ząbkami, a tutaj widać, jak one są poszarpane i można to dokładnie obejrzeć. O. Skóra ludzka. Widać z bardzo bliska bardzo duże przybliżenie swetra, który mam na sobie. Na pewno w domu na co dzień nie możemy zobaczyć w takim powiększeniu, jak to wygląda. Takim urządzeniem właśnie, o, Mikołaja może tu jeszcze pokażę. Jeszcze inny materiał, jeszcze inna struktura. Y,
Można z przybliżenia pokazywać jakieś urządzenie elektroniczne czy elektryczne. Widać wewnętrzne przewody, że ten przewód nie jest, nie jest, nie ma struktury takiej płaskiej, tylko widać poziome jakieś, nie wiem, elementy wykonania tego przewodu, drucika, który nam się wydaje, że jest po prostu bardzo cienki i gładki. W tym odcinku to już by było na tyle. Dziękuję Państwu za uwagę i chciałbym Państwu życzyć wesołych świąt.